Nowodworskiej Ligi Futbolu Polytechnic Team kontra Goliath Leoncin z numerem 32, Kamil Grabowski z numerem 33, Cezary Babańczyk z 9, Emilian Manowski. Ależ muszę przerwać, bo mamy pierwsze trafienie w tym spotkaniu. Numerem 16, Mariusz Mieśnikowski z 13, Tobiasz Sokalski z 9, Paweł Latkowski. No i kolejna szansa przed Bartkiem Kujawskim. Czwarta minuta spotkania. Teraz bardzo dobra piłka od Piotra Malczewskiego do Cezarego Babańczyka. I teraz bramkarz Tennis Teamu zagrał piłkę ręką. A przed szansą na strzelenie bramki Przemek Mozakowski. No i mamy wyrównanie. Mamy gola dla zespołu Goliata. Aż niewiele zabrakło Patrykowi Drewnowskiemu. Piłka usnęła słupek bramki Kacpra Dominiaka. W Nowodworskiej Lidze Futbolu Krzysiek Dudziński. Ależ teraz fantastyczna interwencja Kacpra Dominiaka. No i właśnie wspomniany niedawno przeze mnie Krzysztof Dudziński przed szansą. A zdobycie go, a teraz Tomek Zawadki. Świetne zagranie do Bartka Kujawskiego, ale ponownie na posterunku Kacper Dominiak. I teraz cios za cios. Już jesteśmy pod bramką Holy Tennis Teamu, Michał Żółek. I od rzutu rożnego rozpocznie zespół Goliata. Cztery faule na koncie Goliata Leoncin. Przypominamy, że po piątym każdy faul skutkuje rzutem karnym. Teraz dobra kontra Goliata. Przemek Mozakowski do Czarka Babańczyka. Josz Malczewski wygrał pojedynek 1-1 z Tomkiem Zawadkim i Piotr Malczewski. No i Kacper Dominiak. Znakomita interwencja bramkarza Goliata. Ale szybka strata i Michał Drewnowski i po raz kolejny cuda w bramce wyczynia dziś Kacper Dominiak. Ale się uderzył Tomiasz Sokalski, nieprawdopodobny strzał z prawej nogi. To jest kolejny bardzo ważny czynnik, że na hali, żeby bramkarz potrafił dobrze grać nogami i pomagać w wyprowadzeniu piłki swojej ekipie. Karol Truszewski potrafi to robić bardzo dobrze i wykorzystują to zawodnicy Holy Tennis Teamu. No a teraz to powinno być 3-1. W znakomitej okazji znalazł się Bartek Kujawski. No i chyba Tomek Zawadki zgłasza swój akcent do wykonania. Ale Patryk Drewnowski jednak bierze sprawy w swoje ręce i po raz drugi będzie próbował pokonać Kacpra Dominiaka. I po raz kolejny w pojedynku Dominiak Drewnowski górą ten pierwszy. Niewiele teraz brakowało, a Tennis Team
powyższył go na 3-1. Aż Tomek Zawadzki teraz uderzył lewą nogą i poprzeczka uratowała bramkarza Goliata. Koniec spotkania.